pewnym momencie mówię syku. Słuchaj, chyba ci ludzie nas śledzą. O co chodzi? Wyszliśmy w pewnym momencie i nagle staliśmy, obróciliśmy się do nich, a pani mówi, jak miło słuchać po polsku. Nigdy bym nie pomyślał, że po polsku normalnie czarni będą mówili w centrum Paryża po polsku, bo ja przyjechałem z Chicago i gdyby ktoś mi powiedział, że znajdę w Paryżu czarni, którzy mówią po polsku, to bym powiedział, że normalnie daj spokój, jesteś głupi. Afryka to mi się nadal kojarzy ze studiami jednak. Dresiki, tutaj obuwie, skarpeteczki i te sprawy. Z muzyką, z bębnami, z czymś w tym stylu. Na przykład Murzyni to są bardzo grzeczni. Dżinsy, skarpety, pumy oryginały. Z lokalnymi klubami piłkarskimi. Sporo Afrykańczyków przyjeżdża właśnie z myślą, że będą zawodowo uprawiać sport. I came here to Poland for football. Kocham muzykę, po prostu czułeś to. Pierwszy raz byłem tutaj w Polsce, poznałem Mama Dziów, to jest kolega mój wujek i zaczynamy robić muzykę. Dostałem stypendium i dowiedziałem się w pewnym momencie, że jestem wylosowany do Polski. Poleciałem do kolegi, do Francuzy, zapytałem go normalnie, co to za kraj, jak można tam żyć, czy tam jest komunizm, tak jak w Rosji, czy nie. A on mi mówi, nie, Polska to jest normalnie dobra, Polska normalnie ma podobne kultury, co Francja, one są blisko siebie, więc jeśli Polska, to może spokojnie jechać. Paryżu to jest różniejsze tutaj w Polsce, bo tam można spotkać afrykańskie, albo Indie, albo po prostu różne. Ale ja tutaj pierwszy raz byłem w Polsce, spokojnie dla mnie po prostu. Spokojnie się, mogę robić duże rzeczy, jak chcę robić po prostu. The truth is this, you know, when you live in Africa, there is nature. But in Europe, there is civilization. Dakarze mam tam dużo znajomych Polaki. Końcu roku to jest ten, Sylwester. Oni robili imprezę, ja byłem dwa razy tam Sylwester. Oni cały czas się pogadają, jak to jest w Polsce, bo ja kiedyś nie widziałem, gdzie to jest w Polsce. Że? For me, the first impression was the way everywhere was so neat. There was light everywhere, there was tall buildings, which is not the same in Africa, you know? Jesteśmy przyzwyczajeni w Mali do ryżu i do sosu. Bo zawsze ryż idzie z sosem, ale zupy to nie znamy. My first meal was, I came in there, I sat down. For me, I was waiting for rice with chicken. I saw a soup. I was like, what is this? I called the guy, I said, because he can speak a little bit in English. I said, what is this? He said, it's soup. I said, but I said, I want rice with chicken. He said, yes, I know, because first of all, in Poland, you need to eat the soup first before the main dish will come. Jak przyjechaliśmy normalnie, pierwszy normalny obiekt, który mieliśmy tak w studium, to dali nam zupę. Postawili zupę. Dobrze, jak jest zupa? Nie widzieliśmy, że to jest zupa. To znaczy, sos nam dali. Więc czekamy na ryż. I siedzimy, czekamy. Patrzymy, wszyscy normalnie łyżki biorą i piją. A to jest tam najgorszą rzecz w Mali, żeby facet siedział i pił sosu bez ryżu, to znaczy, że je fujaro. Czy warszawiacy są tolerancyjni? Wcale nie są według mnie tolerancyjni. Ja chyba też do końca nie jestem. No zdecydowanie tak. No tak, chyba tak. No na pewno nie. Myślę, że tak. Tak, oczywiście. Tak. Nie słyszałam o jakichś burdach i morderstwach związanych z tym, czy coś w tym rodzaju. Nie lubię głupich pytań. Dajcie mi spokój. My dla wszystkich mamy wielki szacunek. Na pewno są tolerancyjni, bardziej niż w innych miastach. To jest takie miasto w procesie jakiejś zmiany. No tak, bo kiedyś, chyba 5 lat temu, to był inaczej niż teraz, bo teraz
Polak są bardzo, nie bardzo, to, nie wszyscy są, ale jest dużo ludzi są tolerancyjni. When you talk about tolerance, it's an individual thing. Not everybody has this tolerance we are talking about. Bo kiedyś po prostu mogę gdzieś na ulicy mało latki się powiedziałem bambu albo może takie rzeczy nieładne. A teraz tego w ogóle nie słyszałem takie słowa. Dawno temu nie słyszałem takie słowa tutaj w Warszawie, ale kiedyś słyszałem to. Czasami pijany mi mówi, no o, ty bambu. To mi nie sprawia żadnych, no, mamy popołu, ale nie mam kompleksu do tego i tak dalej. When I come inside the field, I'm inside the impression is not always nice. It was always monkey, this one, you know, that kind of a thing. It's not really nice, but for me, I don't really care because I came to do a job. Ale to są incydentalne, ja nie zwracam uwagi w ogóle na to. Najważniejsze, ja siedzę z ludźmi, pracuję z ludźmi i nie mam żadnych problemów z nimi. There was an incident which happened in Centrum. Three guys or four of them, they looked at us and they were like, you know, saying it in Polish, monkey, what are you doing in Poland? Go home. Go to Africa. What are you doing here? We had a fight, you know, which result that I broke my arm. That was the worst incident I had. But life goes on. Tutaj Ochota, for example, ja znam, bo mieszkam tutaj 5 lat. 5 lat mieszkam tutaj, mam tylko jedna problema. Tutaj na placu, plac na Ratowicie. Byłem na koncert, wróciłem koło drugiej nocy. To jest spotkać jednego gościa po prostu. When I was living in Brudno, it wasn't a nice place to live as a foreigner. On mi mówi, tak nieładna, taki muzin, bambo, coś. A kiedyś ja też się denerwuję, jestem chłopak, jestem człowiekiem po prostu. Powiedziałem go, słuchaj, człowiek, jak pijesz, ty nie masz kontroli, to lepiej zostać do domu. I heard from my friends who was attacked there when they were coming back home at night alone. So it was such an incident where, so from the story I heard, now we knew that we cannot go out alone, especially at night. Nie czuję się w Warszawie, bo obcym. Więc nie mam żadnego problemu, zarówno w sklepie, gdziekolwiek to mnie bym przechodził dosłownie, nie ma problemu. I później byłem policja, coś tam. Jak oni byli tutaj, pytam się, co się stało. Ja tłumaczę tam wszystko. Luckily for the guy, he can speak Polish. So he could be able to express some things in Polish. You know, for me, my Polish is not so good, so I avoid such things because when police comes, the first thing you need to say what happened. Zaczynam mieszkać w Polsce, chciałem być mieszkać tu i się spróbuję mówić po polsku. When I see Polish people who can speak English, I love it so much because then I can be able to express things that I cannot express very well with the Polish language. Dużo człowiek myśli, czarna skóra albo obce kraje nie mówić po polsku. Jest tendencja normalna, że z obawy, że mogę nie mówić po polsku, to zaczyna po angielsku. Pojechałem do pociągu, poznałem dwie kobiety, takie starsze. A oni myślą, ja nie mówię po polsku, nic nie rozumiem po polsku, ale oni zaczynają mówić do mnie. O, on jest biedny, po prostu chyba jest zimny, chyba on nic nie ma tutaj, nie ma domu, wiesz. Osoba, która mi mówi, na przykład jak mnie widzi na mój widok akurat, to mnie zaczyna mówić, co mam po angielsku czy po francusku, świadczy o czymś, że bo ja nie należę do tego środowiska bezpośrednio, niezależnie od tego, ile ja tutaj mieszkam. Zawsze normalnie jestem obcym. Znajomy, oni zostały zaatakowani na autobus nocny. A tak słyszałem i tak też widziałem, nie? Dlaczego ja w ogóle nie lubię chodzić na autobus nocny. It's not safe for night buses for foreigners because I was in a bus one day, I was alone. There were like four or five of them. They saw me, they were saying something which I'm not understanding. Jak ja wiem, nie mam kasy, for example, ja nie idę na centrum.
Jak mam pieniądze na taskówkę, to zawsze jedzie na taski, wraca z taskówki do domu. And they were like, Chess, where are you from? You know, in Polish. I said I'm from Nigeria, and they were like, oh, what do you do here? I said I play football, you know. So they got interested because I said I play football. Now they started talking about Olisadebe and all that, so they are football fans. From what I saw, if I wasn't a football player, it wouldn't be so easy like that. Bo ja mam ten problem, na przykład, że nawet jeśli jadę do Paryża i siedzę tam z 10 dni, 2 tygodnie, to co mi przychodzi do głowy, zaczynam tęsknić za Warszawę. Bo to jest moje środowisko, ja znam normalne, wszystko znam w palcu, ruszam się normalnie tak jak chcę, nie muszę patrzeć na mapę wziąć, żeby normalnie dojechać gdzieś. Wychodzę, jadę, nie patrzę na ulicę i tak dalej, i tak trafię na swoje miejsce. I na tym polega. Ja akurat mam Warszawę bardzo, bardzo, bardzo lubię. My name is Areze Mwalisa. I come from Nigeria. I came to Poland 8 years ago. Nazywam się Kur Dembele. Przyjechałem z Mali. Przyjechałem w listopadzie 82 roku. Nazywa się Mohamed Mbou. Chodzi w Senegalu. Mieszkam tutaj w Polsce 8 lat. Ja kończyłem szkołę średnią w Mali i przyjechałem prosto do Polski. Całe swoje życie spędziłem, uzyskałem praktycznie w Polsce. Czy ja chcę, czy nie chcę, moja mentalność, ona się zmienia. Kiedy się kłóciłem z kuzynem, ja pojechałem na wakacje. Są takie owoce, bo nie, może nie owoce, jak ziemniaki dosłownie, tylko liniamy się mówi. My idziemy na targ, kupujemy takie, to i zabrał swoją żonę. Liniamy są strasznie ciężkie. Jeden potrafi ważyć co tylko 2 kilo. I on kupił normalnie z tego za 3 czy 4. Wielkie takie. A więc w torbach normalnie dali. I teraz żona zabrała te 2 torby. Ja nie mam nic, kuzyn nie ma nic. A ja mówię, ty, weź jedną torbę od twojej żony, ja drugą torbę biorę i wrócimy. O Jezus Maria, jak on się rzucił na mnie te myśli, że już jestem białym człowiekiem już. Pojechała 3 lata, a raptem wraca z tą manę i zmienia zwyczaje. Jak chcesz tą manę zabrać tą manę, to te torby, to bierz, to twój problem. Ja od dnia dzisiejszego z tobą nie rozmawiam. Tak, kłótnia, przestał ze mną rozmawiać. Stare filmy. To jest Mysz. Jak się nazywa? Mysz. Mysz. Ten film oglądam, potem lubię. Nikodema, Dezmeci i tak dalej, bo to uwielbiam. Kiepsie oglądam. But I love some Polish music. Kora. I love Doda. Wszystkie piosenki Mnini Zero. Lubię się jednego kosza, ten Kazik. Perfekt, zespół perfekt, o właśnie. I love Żurek. A ja uwielbiam Krupnik, nawet o mnie jestem w stanie gotowa Krupnika. I love Kotlet. Uwielbiam Krupnika. I love Rosso Soup. Przestań.